We wtorek, 27 listopada, zakończyła się tegoroczna, trzecia już edycja projektu prowadzonego przez Fundację Pro Civitas Bono Odkrywamy Dziedzictwo Kulturowe Radomszczyzny. Projekt jest potrzebny i cały czas spotykamy się z dużym zainteresowaniem szkół. Projekt propaguje dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny, głównie muzykę ludową, unikalną muzykę kajocką, która właściwie w regionie radomskim jest mało znana, jest unikatowa, a jej fenomen polega na tym, że jest to muzyka transowa, jest to muzyka o brzmieniu niespotykanym nigdzie indziej. Celem warsztatów jest popularyzacja tradycji muzycznych ziemi radomskiej, przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Zachęcenie nauczycieli i mieszkańców do pobudzenia w uczniach pasji odkrywania historii i tradycji regionu, co przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży. Udział w projekcie jest nieodpłatny, a sam projekt kolejny raz spotkał się z aprobatą i wsparciem finansowym samorządu województwa mazowieckiego. Już trzeci właśnie rok są z nami, pomagają nam i dofinansowują nasze przedsięwzięcie. No bez pomocy władz Mazowsza na pewno byśmy nie dali rady. No i oczywiście dziękujemy, jesteśmy wdzięczni za zaufanie, za to, że możemy rozwijać nasz projekt, który w tej chwili już stał się rozpoznawalną marką na Mazowszu. Region radomski, mikroregion kajocki, to jedno z najciekawszych miejsc na muzycznej mapie Polski. Muzyka kajoków, mieszkańców wsi z okolic Przysuchy pod Radomiem, to unikalne tańce, stroje oraz obrzędowość. Widząc duże zainteresowanie ze strony najmłodszych, organizatorzy wierzą, że poprzez ciekawe opowieści i zabawę, zapoczątkowane w projekcie działania, wykreują modę na muzykę dawną i zainspirują najpierw dzieci i ich nauczycieli, a potem rodziców, mieszkańców regionu radomskiego, do twórczych poszukiwań i reminiscencji. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom, dzięki przekazywanej przez nas wiedzy oraz zabawie, którą tu wszyscy będziemy niedługo, wszyscy będziemy się bawić, mamy nadzieję, że nie tylko, że będziecie zadowoleni z tego, że dowiedzieliście się nowych rzeczy, to jeszcze na dodatek będziecie nas miło wspominać z powodu tego, że fajnie się z nami bawiliście. Do tej pory radomskie zwyczaje mieli okazję poznać uczniowie z ponad 50 szkół podstawowych z terenu Radomia oraz powiatu zwoleńskiego i radomskiego. Warsztaty realizowane są przy wsparciu muzyków znanych kapel ludowych Adama Tarnowskiego, Tomasza Stachury i Zbigniewa Ciechowicza, a towarzyszy im pedagog i miłośniczka folkloru i muzyki ludowej Ewa Ziętek. Są organizowane warsztaty, potańcówki. W Radomiu też powolutku to zaczyna działać. Jest taka inicjatywa radomska oberkowa i tam cyklicznie są organizowane potańcówki, warsztaty, śpiewu, gry na instrumentach oraz zapraszamy bardziej w nasze regiony radomskie, koło Przysuchy, Wygnanu, Wir, Gałki Rusinowskie, Przystałowice, gdzie te zabawy są organizowane. Przyjeżdżają uczniowie z różnych krańców Polski, tak? Uczą się muzyki i przenoszą ją właśnie do Warszawy, do Lublina. Muzyka nasza, tańce, warsztaty są przyjmowane ogólnie bardzo pozytywnie. Dzieci małe są może bardziej tak zaciekawione, bo one są chłonne jak gąbeczki i to, co słyszą, jest dla nich nowe. Chcą się uczyć tańczyć, śpiewać, gry na instrumentach. Starsi też, ale dopóki nie zaznajomią się z tą muzyką i pierwsza odważna osoba się nie porwie do tańca, do śpiewu, to są jeszcze tak bardziej nieśmieli. Dzieci żywo uczestniczyły w znanej im, pewnie już tylko z opowieści starszych, zabawie Mam chusteczkę haftowaną. A Weronika i Franek z klasy pierwszej B, publicznej szkoły podstawowej nr 27 w Radomiu, chętnie same przymierzyły i prezentowały regionalne stroje. A stroje, na pozór identyczne, różnią się znacznie, zarówno damskie, jak i męskie. Pani Ewa na dzisiejszych warsztatach prezentowała strój radomski, w którym spódnica jest szeroka, co powoduje, że pięknie się kręci w trakcie tańca i ma paski poziome. W stroju opoczyńskim, kajockim, pasy są pionowe.
Charakterystyczną częścią stroju, po którym też można rozpoznać region, jest zapaska. To potoczna nazwa fartucha nakładanego na spódnicę. Do tego, bez względu na porę roku, wysokie, wygodne, koniecznie skórzane buty. A na głowie lub ramionach chusta szalinówka. W zależności, w którym jesteśmy regionie, to te paski są rzadsze. Bywa, że nawet jeden pasek jest. Opoczyńskie mają paski pionowe. O męskim stroju radomskim i opoczyńskim opowiadał pan Adam Tarnowski. Nasz strój jest radomski. Jestem ubrany w stroju radomskim. Czapka, maczyniówka, dawna, dawna, jak rolnicy kiedyś robili w polu, przeszło to na stroje ludowe. To jest maczyniówka, zakłada się na główkę i to jest cały urok, że to jest kapela ludowa. Wstążeczka pod szyją zawiązana, koszulka jest biała, wyszywana jest w opoczyńskim, jest wyszywana, strojona. U nas jest biała, ma na rękawkach ma wyszywane, tutaj ma wyszyte inne z tego, ale to jest ten strój, co kolega stoi, to jest strój opoczyński. W zapiskach historycznych dzieci mogły zobaczyć dawne stroje ludowe naszego regionu. Pan Adam to znany w naszym regionie muzyk ludowy. Od 68 roku cały czas my grali jako po weselach, po zabawach, jako kapela braci Tarnowskich. Chciałbym powiedzieć, że chciałbym kogoś nauczyć, przekazać. Chętnie to przekazuję, tylko że ciężko mi jest uczyć, bo za to, że mam ucięty paluszek. I uczniowie moi biorą to, że a pan nie ma palca. ale jak mogę, tak przekażę. Słuchowo pokażę, wytłumaczę, jak to ma być. Chciałbym przekazać tę muzykę ludową na dalszy czas, na dłuższy czas. Na koniec dzieci chętnie nauczyły się piosenki pochodzącej z gałek rusinowskich pod tytułem Cztery mile za Warszawą. Po wspólnym odśpiewaniu razem z panią Ewą nauczyły się i odtańczyły walczyka. Nie obyło się również bez rozmów z artystami czy osobistym poznaniu instrumentów, a nawet samodzielnej grze. Finał uświetniło wspólne pamiątkowe zdjęcie. A czy spotkamy się znów za rok? Na razie chcemy odpocząć. Być może spróbujemy ten projekt unowocześnić, wprowadzić nowe elementy. Myślę, że jest to kwestia otwarta. Aczkolwiek, tak jak mówię, no cały czas spotykam się z zainteresowaniem, więc myślę, że będziemy się starać o kolejną edycję. Zainteresowanych i zaciekawionych odkrywaniem dziedzictwa kulturowego Radomszczyzny organizatorzy zapraszają na fanpage.